Siema, artysty, z strony Mafia Kamienica. Dzisiaj pojedziemy na tartak. I jeszcze wziąłem talerzyk od sąsiada i potalerzujemy to, co wczoraj, co jeszcze dzisiaj, kosiliśmy drzewo. No, więc jedziemy. Ciężko, może 60, jak widzicie. Ciekawe, jak ona pod tą górę tam do tartaku podjedzie, ale jakoś musi sobie dać radę. Bo nie 60, tylko 40. Co tylko przycisnę. O, mamy ciągnięcie. Tam jest tartek, jak widzicie, u góry. Pełna przyczepa drzewa. Każdy powiedział sąsiad, że nie chce, tamten nie chce, no to postanowiłem sprzedać. No, już mieli. Zaraz po nowych oponach będzie. Zjeżdżam na pobocze, żeby jak coś to tutaj mieliło. Chodź, zgubiliśmy. Czego trąbić, jadu? Dobra, szybko dojadę. Dawaj, 40, dawaj. Ura. Nie, no jeszcze kolejny mi spadł. Czekajcie, chwilę, tutaj trzeba to poprawiać, bo ta górka jest za duża. Już wiem, że nam tylko kawałek został. To już tutaj się ten wjeżdża. Co, kierunkowska się wjeżdżamy. Kopci jak nie wiem. Dobra, teraz gdzie to mamy zwalić? Trzeba się ich spytać. Tu może skręcimy? Nie, tutaj to wióry. Mają. Tutaj gdzieś drzewo powinno być. O, tu jest. No dobra, tam to się zaraz weźmie. Czekajcie chwilę, bo jak zwykle nie kupiłem tego terenu. Muszę go kupić. Stworzyłem burtę.
Poczekajcie chwilę. A, tak, dobra. Wszystko ja sprzedałem. Oprócz jeszcze tego jednego. No i co? Gdzie tam było? Chwilę. Muszę zobaczyć tutaj w rozpiskę, bo nie sobie zerknąłem. Gdzie to będzie tutaj? Tak. Jest sprzedane drewno 3793. Lecimy na chałupkę, gdzie w sumie do sąsiada, odeśmy przyczepę. Jedziemy chyba po talerzówkę, jeszcze się zastanawia, czy wziąć może pług, czy talerzówkę. I chyba na razie wezmę talerzówkę. Następnym razem się weźmie pług. Dobra, tutaj myślę, że wjadę. Kurde, zapatrzyłem się, sorry. Morby. Lecimy tutaj zaraz. Jak nie nagrywałem, to był wypadek tutaj. Straż była, policja, karetka. Betoniarka się zapadła, że tak powiem. Asfalt się zarwał, ale już wszystko zalali ten czas za tym takim tym betonem. I to po prostu zalali i nie ma dziury. I samochód miał wjechał i później jeszcze jeden drugiemu w dupę przywalił i... Jeszcze wrzucę wam zdjęcie na PSA na grupę. Więc tym, co nie są na grupie, w tym polecam wbić. Dobra, gdzie ten sąsiad, kto chce, żebym ja mu to odstawił? Tam, gdzie stała podobno. Napisałem do niego teraz SMS-a. Tutaj mu zostawimy. Dobra, i teraz powiedzcie, co lepiej wziąć? Pług czy talerzówkę? Dobra, najpierw wezmę talerzówkę, to lekko naderwę. Tutaj jest sąsiada 30, tutaj 60, tutaj jest talerzówka. Tak, o. Dobra, trzeba wysiąść, podczepić. Odnieść. Idealny zestawik. 40 plus. Talerzówka. Ojej. Sierżanca trochę przód podnosi, jak widzieliście.
Ten mod, jak coś na tworzenie pultażówką, jest na modhubie. Mogę też wam podesłać go na fejsie. Jeśli ktoś chce. To skarpę muszę cało przetężować. Niestety. Krzaki. Ciężko ma trochę. Wiecie, przez te lat nieużytki to też trzeba tu coś porobić. Dawaj 40, dawaj. Tutaj jeszcze, tutaj się przejedzie raz. Trochę się kopie, jak widzicie. Puta! Dobra, jeszcze wyjdzie. Tutaj już myślę, że nie będziemy tego psuć. A tutaj jeszcze to zrobimy. Ale ciężko ma, ale sobie daje radę. Oto 40. Ursus, polska moc. No i rura. Silnik polski. Nie od Zetora, na szczęście. Myślę, że tutaj jeszcze pokasujemy tamto. Dookoła tego drzewa zrobimy taką. Dotąd. Dobra. Wiecie, żeby na razie tylko to dostarżować. Zaraz to się później założę. Tutaj dużych sprzętów się nie opłaca brać, dlatego wziąłem talerzówkę. Sąsiada pożyczyłem. Przecież zaraz będziemy kończyć. Sześciątka, jak widzicie, nie ma pędu. Jest moc. Tutaj trzeba poprawić.
No i co, i na razie, do zobaczenia, cześć!